Siemanetko, mordeczko! Z tej strony znowu ja, Boskijowski, a dzisiaj wraz ze mną znowu, ponownie, okazyjnie, kolejny raz. To tak, tylko 2-3-1. Dobra, także... Nie chodzi tutaj o gierkę Amaze, którą zna każdy i wcale przed nią nie wyszło Housepaint, a ona wcale od tego nie ściągnęła. Co prawda Amaze jest fajniejsza może trochę. Nie no, jest tak samo fajna, żeby nic nie reklamować, ale serio jest tak samo fajna co Housepaint. I ogólnie dzisiaj informacja. Ogólnie ostatnio uaktywniłem się na YouTubie. Jako i YouTubie, jako i też TikToku, dlatego dajcie. Nie powiem niku, sami jej się domyślicie. Wcale nie, dobra. Nie mam TikToka. Ale ogólnie ten. Jeśli chodzi o YouTube'a. Jeśli chodzi o YouTube'a, właśnie. Mam dla was przykrą wieść. No, mam nadzieję, może się przyjmie w miarę dobrze, ale myślę, że dużo osób mnie ogląda i usunięcie kanału nie jest aż tak dobrym pomysłem, więc go nie zrealizuję, a chodzi tutaj o nowe kanały, tak. I nie usuwamy starych, wszystko zostanie tak jak jest, będą tylko nowe, spokojnie, daliście się wkręcić, już sobie myślę. Na pewno. Ale chodzi mianowicie o nasze gamingowe kanały, którymi będzie Lilko Gaming, Fredek z Gredek Gaming, tak? To będzie mój kanał. I taki bonus. Bonusik, że tak powiem. Tworzymy wspólny kanał, gdzie będzie wszystko. Aż od najbardziej typowych challenge'y, poprzez gry na telefon, idąc przez gry na komputer, zahaczając o blogi, kończąc na skoku na bungee, dobra, tego nie będzie, ale na innych szalonych rzeczach. Dlatego ogólnie będzie fajnie się działo. I tak, myślimy, że wam się to spodoba. Dzisiaj prawdopodobnie już zakładamy te kanały. Czyli który dzisiaj jest 20. Nie, poczekaj. W środę czy we wtorek? Kiedy jest w środę? Dobra, to jest w środę będzie 19, we wtorek 18, poniedziałek 17, to dzisiaj jest 16. 16 czerwca chyba. Nie jestem kalkulatorem, dobra, ani kalendarzem. 16 czerwca zakładamy nowe kanały 2. Oskar się zestresował. Tak, zestresowałem się. No weź. To dla niego wielkie przeżycie. Bo jest niedziela, ja mam o matematyce myśleć, tak? Czy Oskar już nie chce wracać do szkoły, wie, tak. Że już... wie, że to jest weekend i... Tak. Chcemy nagrać dla was fajne odcinki. On musi o matematyce myśleć. Nie muszę, ale no ciągle coś jest związane z matematyką, bo wszystko dla YouTube'a. Matematyka jest we wszystkim niestety i tak nie można przestać myśleć o szkole. I słuchajcie, jeszcze takie coś dla was. Jeszcze lekcje do odrobienia. Słuchajcie, napiszcie w komentarzach, jak już będziemy mieli ten nowy kanał. Jaki jest was znienawidzony przedmiot w szkole i czy cała szkoła jest znienawidzona? Tak. I napiszcie, co byście proponowali, żebyśmy nagrali. W ogóle tak teraz myślę, że to może być właśnie taka, może tak powiem, mała niespodzianka dla was ludzi na tym kanale z okazji końca roku, że tak powiem. Mam nadzieję, że te kanały się dobrze przyjmą i że będą tak szły jeszcze lepiej niż te. Co jest niemożliwe, bo przecież jesteśmy najlepszymi YouTuberami. A ogólnie nazwa to będzie kanał o wszystkim.
Albo prosta. Kanał bez granic, jeszcze zobaczymy. A jeszcze pomyśl. Jeszcze poczekajcie, mam... cięcie. Dobra, i to było 6-sekundowe cięcie, gdzie ustaliliśmy, że to będzie kanał bez granic. No i to tak. To jest bardzo fajna nazwa. Tak, mi się spodobała. Miało być wcześniej kanał o wszystkim, ale będzie kanał bez granic. Lepsza nazwa w ogóle, słuchajcie. Słuchajcie, jeszcze takie jedno. Bardzo was proszę, dobra, żebyście bardzo docenili naszą pracę i tyle myślenia nad tym, jak wszystko nazwać i wszystko przygotować. I jeszcze to będzie nie dość, że dla nas 3 razy więcej filmów, to jeszcze 3 razy więcej wymyślania kontentu, żeby nie było nic zgapiania, żeby były w miarę kreatywne te filmy i jeszcze w dodatku 3 razy większy dochód z subskrypcji oczywiście. Tak. I chcę, żebyście nas wynagrodzili, właśnie klikniecie w suba i dzwoneczek. To nic nie boli i to nie kosztuje. To nic nie kosztuje i nie boli. I dlatego... to tylko 2 kliknięcie, to palce was nie zabolą. Tak, jeszcze lejkacza, to będzie 3, to mogło was zaboleć. No ale... Zwłaszcza jeżeli wasz telefon jest naelektryzowany. Albo radioaktywny. Nie mam radioaktywny, to wątpię. Czemu? Chiński, tak. Albo jeżeli macie takiego jednego Samsunga, nie pamiętam jaki, to może wybuchnąć. Na przykład w samolocie było już 10 takich akcji, że zaczął się palić, a potem wybuchł. No dobra, ale no i mam nadzieję, że nam to wynagrodzicie subami, wyświetleniami, lajkami, ale też nie jest to najważniejsze w nagrywaniu, tak? My nagrywamy dla przyjemności. I dla was. I dla was, żeby było co oglądać, a nie jakieś tam blowki, naruciaki, miliony subskrypcji. I znacie tych typowych youtuberów, którzy nie umieją nagrywać bez tego na początku, no to zostawcie lajka w górę, kurde, jakieś, nie wiadomo jakie żeby. Wcale nie chodzi o Karola Gąsby, inaczej Bloka, który jest chory na żebractwo, lekactwo. Znaczy, zajdzie, bo my nie jesteśmy aż tacy. Znaczy, możemy oczywiście poprosić o lajki i tak, ale... Wcale nie robimy tego namiętnie w każdym odcinku. Ale do przesady. Tylko tyle powiem. No dobra, ale pamiętacie mój pierwszy odcinek? Pewnie najwięcej osób go obejrzało i niestety go obejrzało. Bo chyba nikt nie chce, to mieć raka. Jeszcze wtedy ja nie miałam kanału. Ja miałam 7 lat, dobra, weź. Słuchajcie, ja wtedy jeszcze nie miałam kanału. Ale chodzi o to, że w tym tam było tak zupełnie mi się wymknęło, tak? Fajnie, fajne powiedzonko. I chyba zacznę z tego korzystać. Trzymamy kciuki za łapki w górę. Ja tego nie zauważyłam. To jest bardzo fajne. I chyba do tego powrócę. No to trzymamy kciuki za łapki w górę. Tak, trzymamy kciuki za łapki w górę. Kto to napisze pod tym filmem? Pierwszym filmem na gamingowym naszym kanale. I na pierwszym na pierwszym odcinku ze wspólnego kanału. To dostanie serduszko, tak. Dostanie tak. Pod na moim gamingowym kanale dostanie ode mnie lajka, od Lilko lajka i serduszko ode mnie. Pod kanałem gamingowym Lilko dostanie też 2 lajki od nas i serduszko od Lilko, a pod naszym wspólnym kanałem też dostanie... Poczekajcie, to będzie działało tak. Dostaniecie wtedy serduszko z naszego wspólnego kanału. Nasze. Łapkę w górę od Lilko ode mnie i w dodatku dorzucimy jeszcze bonusik. I pod pierwszym, i tutaj jeszcze też dostaniecie łapki w górę i ode mnie serduszko, a dorzucimy jeszcze bonusik. Z tego konta wspólnego też na każdym i na gamingowym Filipa, i na moim, i na naszym wspólnym, i na tym. Dostaniecie jeszcze lajkacza od naszego wspólnego konta. Kto napisze właśnie
trzymamy kciuki za lajki, albo trzymamy kciuki za łapki w górę. No. To... Ogólnie mam nadzieję, że jeszcze raz powiem, że... ten pomysł się spodobał. Tak, i że wszystko się tutaj spełni. Że to wszystko docenicie. No bo to nie jest tak łatwo. Kto prowadzi kanał na YouTubie, nawet taki najmniejszy jak my. No to chyba wie, że to nie jest łatwo wymyślić jakiś porządny odcinek. Bo żeby nie... jakieś pizza challenge, nie wiadomo jakie challenge. Ale... A my chcemy coś tak, oryginalnego. Czasem zdarzy się zgapianie, nie wiem, no, ta sama gra, ten sam challenge czy coś. Ale staramy się, żeby jak najwięcej kontentów było oryginalnych. Czy na przykład takich, których... nie ma na polskim YouTubie, są na zagranicznym, a ktoś chce sobie to obejrzeć, ale na przykład nie rozumie po angielsku, tak? To możemy i to powtórzyć. Żeby tak. Ale nie chcemy powtórzyć wszystkiego. Wszystkiego na dosłownie, najwyżej na przykład ten sam challenge, tylko że w ale wykonaniu. Dosłownie tak, w innym wykonaniu. To jest, wiecie, tyle ile ludzi, tyle wykonań. No i ten... I tyle. Mam nadzieję, że te nowe kanały się przyjmą. Dlatego z wami był Boskiowski oraz Lilko. Kończymy. Pa, pa.